Dzień dobry. Gdzie odbywała się akcja powieści Lalka Bolesława Prusa? No, oczywiście w Warszawie. Przede wszystkim na krakowskim przedmieściu oraz w jego najbliższym otoczeniu. Ale były też miejsca mniej oczywiste, gdzie Prus razem z nami wędrował. I zapraszam dzisiaj na spacer po tych mniej oczywistych miejscach z Lalki Bolesława Prusa. Tradycyjnie już, zanim zaczniemy, bardzo Państwa proszę o łapkę w górę oraz o komentarz. To przecież nic nie kosztuje, a motywuje mnie do dalszej pracy. Proszę też o subskrypcję kanału Magia Warszawy. Jesteśmy na Facebooku, ale też na YouTubie oraz na Instagramie. Miłego oglądania. Wokulski podniósł głowę. Nie pójdź już do żadnego pana, tylko do Magdalenek. Albo wracaj na miejsce. Magdalenki mnie nie wezmą, trzeba zapłacić dług i mieć poręczenie. Wszystko będzie załatwione, jeżeli tam pójdziesz. Jakże do nich pójdę? Dam ci list, który zaraz odniesiesz i tam zostaniesz. Chcesz czy nie chcesz? Ha! Niech pan da list. Zobaczę, jak mi tam będzie. Pamiętają Państwo tę scenę? Wokulski w kościele karmelitów spotkał niejaką Mariannę, kobietę nierządną. Zaprosił ją do mieszkania Rzeckiego i tam zaproponował pójście do Magdalenek. Do Magdalenek, czyli właśnie tutaj, do zgromadzenia sióstr Miłosierdzia Bożego przy ulicy Żytniej. To właśnie tutaj Marianna nauczyła się szycia i tutaj mogła poznać siostrę Teresę Potocką, założycielkę zgromadzenia. A co nam pozostało z tamtej XIX-wiecznej architektury? Niestety, zupełnie nic. Wokulski wybiegł z domu adwokata i wsiadłszy w dorożkę kazał się wieść w stronę ulicy Elektoralnej. Był zirytowany tym, że adwokat odkrył jego tajemnicę i tym, że krytykował jego metodę postępowania. Naturalnie, że kto chce zdobyć, musi zdusić przeciwnika. Ale tu zdobyczą miała być panna Izabela. Wysiadł przed niepozornym sklepikiem, nad którym wisiał czarny szyld z żółtawym napisem: Kantor Wekslu i Loterii S. Schlangbauma. Tak, to właśnie gdzieś tutaj, przy Elektoralnej, miał swój sklepik stary Schlangbaum. Wejście musiało się znajdować nieprawdopodobnie od ulicy, gdyż Wokulski wysiadł bezpośrednio z dorożki przed sklepikiem. Stary Schlangbaum był takim uosobieniem typowego warszawskiego ortodoksyjnego Żyda. Z jednej strony trudnił się lichwą, na przykład pożyczył baronowi Krzeszowskiemu 10 tysięcy rubli na pół roku i oprocentowanie wynosiło aż 800 rubli. Z drugiej strony żałował każdej kopiejki, na przykład tej na dorożkę. Jego syn Henryk brał już udział w powstaniu styczniowym. Był zesłany na Syberię, jeszcze później przejął sklep po Wokulskim. A cóż zostało ze starej zabudowy ulicy Elektoralnej? Niestety, niewiele. Gmach Banku Polskiego od strony Placu Bankowego, autorstwa Jana Jakuba Gaja, oraz budynek Szpitala Świętego Ducha. Całej reszty Wokulski i Schlangbaum zapewne by nie rozpoznali. Wokulskiemu przykro się zrobiło, że podobna prośba kilka dni czekała na odpowiedź. Natychmiast odpisał i zawołał służącego. List ten, rzekł, odeślesz rano do Magdalenek. Zrobi się, odpowiedział służący, usiłując zapanować nad ziewaniem. Sprowadzisz mi także furmana Wysockiego, tego z Tamki, wiesz? O, jeszcze nie miałbym wiedzieć, ale pan słyszał. Tylko żeby mi tu przyszedł z rana. Między innymi dzięki temu dialogowi Wokulskiego ze służącym wiemy, że Wysoccy mieszkali na Tamce. Tu też wynajmowali pokoje Węgiełkowi i Mariannie. Jak wówczas wyglądała ulica Tamka? Oczywiście zupełnie inaczej. Przeważała drewniana, niska zabudowa. Dopiero później, na przełomie XIX i XX wieku, w Warszawie nastał boom budowlany i wszędzie, gdzie to było możliwe, zaczęto stawiać czynszowe kamienice. Swoją drogą, proszę zobaczyć,
jak blisko jest od domu Wysockich, czy od ulicy Tamka, do kamienicy, gdzie mieszkał Wokulski na krakowskim Przedmieściu. Przecież to jest raptem kilkaset metrów, a różnica majątkowa, statusu społecznego jest po prostu gigantyczna. Jeszcze z kwadrans posiedzieli we troje, rozmawiając o niedawnej zabawie w Dolinie Szwajcarskiej na cel dobroczynny, o przybyciu Rossiego i o wyjeździe do Paryża. Nareszcie Wokulski z żalem opuścił mi je towarzystwo, obiecując przychodzić częściej i współcześnie z nimi jechać do Paryża. Zobaczy pan, jak tam będzie wesoło, rzekła panna Izabela na pożegnanie. Dolinka Szwajcarska. To właśnie tutaj bawiły się elity warszawskie XIX wieku. Historia tego miejsca jest ciekawa i sięga jeszcze wieku XVIII. Otóż przybyli supraśla, ojcowie Bazylianie, mieli w tym właśnie miejscu pobudować cerkiew. Ostatecznie skończyło się na wykopaniu fundamentów. Ojcom zabrakło funduszy i cerkiew powstała przy ulicy Miodowej, zresztą działa tam do dzisiaj. Zaś w tym wgłębieniu, po wykopanych fundamentach, po wykopie pod fundamenty, w XIX wieku założono szwajcarską dolinkę. Odbywały się tu koncerty, była tu kawiarnia i generalnie należało tu bywać. Nic za tym dziwnego, że bywała tu Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski. Dzisiejsza Dolinka Szwajcarska jest znacznie mniejsza. Część parku przeznaczono pod zabudowę czynszową. Tym niemniej nadal jest tu bardzo urokliwie. Teraz kwitną tulipany. Latem będą kwitnąć róże. Kiedy woźni poczęli zamykać drzwi peronu, namówiłem doktora na przechadzkę po Alejach Jerozolimskich. Noc była ciepła, niebo czyste. Nie pamiętam, ażebym kiedykolwiek widział więcej gwiazd. Szliśmy wciąż ku rogatkom. Od kilku minut zerwał się wiatr wilgotny i dał nam prosto w oczy. Na zachodzie poczęły znikać gwiazdy, zasłaniane przez chmury. W XIX wieku przy Alejach Jerozolimskich dominowała raczej luźna zabudowa. Było też sporo drzew. Nic dziwnego zatem, że to właśnie tą aleją spacerowali Rzecki z Szumanem. I wiemy, że spacerowali aż do Rogatek Jerozolimskich, czyli do nieistniejących dzisiaj budyneczków poboru opłat, znajdujących się na wysokości dzisiejszego placu Zawiszy. Po Alejach Jerozolimskich spacerował też Wokulski, ale raczej w stronę Wisły. Oczywiście wtedy o moście Poniatowskiego jeszcze nikomu się nie śniło. A na koniec mała zagadka. Jak państwo myślą, czy bohaterowie lalki bywali w Parku Ujazdowskim? Odpowiedź prawidłowa brzmi poniekąd. Bywali na Placu Ujazdowskim, który był w tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy park. Odbywały się tu festyny ludowe, czasem również pokazy wojsk, wszak nieopodal były rosyjskie koszary. A jak sam plac opisuje Bolesław Prus? Powóz odjechał ku miastu. Wokulski zmieszał się z przechodniami i poszedł w stronę Ujazdowskiego Placu. Szedł zwolna i przypatrywał się jadącym. Wielu z pomiędzy nich znał osobiście. Oto rymarz, który dostarcza mu wyrobów skórzanych. Jedzie na spacer z żoną, grubą jak beczka cukru i wcale ładną córką, z którą chciano go swatać. Oto syn rzeźnika, który do sklepu, niegdyś Hopfera, dostarczał wędlin. Oto bogaty cieśla z liczną rodziną. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że udało mi się choć trochę zainteresować państwa historią Warszawy. Nieustająco zapraszamy na organizowane przez nas spacery. Wystarczy śledzić nasz fanpage na Facebooku. A tymczasem do zobaczenia.